No więc co bym wam chciała powiedzieć? W jednym dużym skrócie wyleciałam na program Au Pair do Stanów Zjednoczonych, do Kalifornii. Jestem w okolicy Los Angeles. No kawałek jest jakby od centrum. Mieszkam sobie z rodzinką, będę się opiekować dwójką dzieci. I to co mogę jeszcze powiedzieć, to to, że o tym programie myślałam już od... Jestem prawie pewna, że ponad roku, a już tak na serio, to zaczęłam się zabierać do tego w grudniu 2020 roku. Najpierw zdałam prawo jazdy, wobec tego nie można iść na program i potem zaczęło się dziać wszystko to, co się dzieje. Już jestem na miejscu właśnie nagrywając to i chcę wam pokrótce powiedzieć co i jak. Zdecydowałam się na to dlatego, bo nie wiedziałam kompletnie za co się zabrać w Polsce, totalnie nie wiedziałam, mimo iż skończyłam już studia. Ale zimno tutaj. Przyjechałam na 13 stopni i nie spakowałam żadnego swetra. Na razie będzie przeskok do filmików z podróży, a potem zobaczymy co będzie dalej. Ale myślę, mam ogromną nadzieję, że na tym jednym filmie się nie skończy. Także... Także jeszcze złapał mnie śnieg. Jest super. Muszę podnieść ten śnieg. Cudownie. Pięknie. Chcę siedzieć. I tak wygląda na cały wielki samolot. Atak na przesiadce z Polski do Zurychu. Ten jest malutki. No, jeszcze raz samolot przyjedzie. No, dokładnie. Daj mi buzi. Jaka posłuszna skończy. No to ten Zurych to 9:25. No, także czekamy, zaraz sobie zgodę dokumenty i zobaczę mu przesiadka w Zurychu. Ja jestem pozwolona. Teraz z Zurychu, Skype A. Lecimy do kolei. Dałam tyle 20 euro na to coś. Nie wiem, czy mi się to przyda. Nosili sobie jakieś poduszki, ale nie wiem. Jestem ogólnie tak zmęczona, że ja mam nadzieję, że zasnę. Jakieś pringlesy. Ale co dziwne, nie można płacić kartą. Chciałam kupić sobie coś ciepłego do picia, nie można było zapłacić kartą, a jak chciałam zapłacić gotówką w euro, to nie i akceptowali tylko szwajcarskie pieniądze. W jednym sklepie mi się udało, ale to nie był bar, więc mogłam kupować tylko zimne rzeczy. Ech. No ale zdążyłam. Jest napisane, że z 30 minut się tutaj idzie, no i faktycznie tak było. Myślę, że tak 30-40 minut tutaj szłam, tramwajem w ogóle jakimś. Śmiesznie, ciekawie. My name is Joel Molberg, I'm your maître de cabine. Together with maître de cabine Miguel, as well as Simon, Yenike, and the whole crew, I'm happy to take care of you on this flight.
release i mogę je oglądać. Szok. LOL. Ogólnie gdziekolwiek widzę moją lokalizację, jestem taka... Excuse me? Mam nadzieję, że się zobaczymy niebawem i wszystkiego dobrego dla Was. Wszystkiego dobrego. Pa!